Robert i Kasia przygotowywali projekty naukowe. Robert poświęcał na swój projekt 3 4 godziny dziennie przez dwa kolejne dni. Kasia poświęciła na pracę nad swoim projektem 1 czwartą godziny dziennie przez 6 kolejnych dni. Kto poświęcił więcej czasu na pracę nad swoim projektem? Robert czy Kasia? No właśnie, często mamy jakieś bardzo szczegółowe dane dotyczące pewnego zjawiska, a zastanawiamy się nad czymś, co nie jest widoczne na pierwszy rzut oka. Ale... Wystarczy policzyć. Może w takim razie najpierw policzmy, ile czasu na pracę nad projektem poświęcił Robert. Potem policzymy, ile Kasia, a potem porównamy te dwie liczby. Robert poświęcał dziennie na pracę nad projektem 3 czwarte godziny przez dwa kolejne dni. Czyli poświęcił 3 czwarte godziny dwukrotnie. Raz pierwszego dnia i drugi raz drugiego dnia. 3 czwarte godziny razy dwa. To jest to samo, co 3 czwarte pierwszego dnia plus 3 czwarte drugiego dnia. 3 czwarte i drugie 3 czwarte to razem 3 i 3 to 6 czwartych. Albo jeżeli wolicie mnożyć bardziej niż dodawać i już wiecie, jak to robić, to 3 czwarte razy 2 to 3 razy 2 czwartych, czyli 6 czwartych. Moglibyśmy ten ułamek jeszcze uprościć, ale może się okazać, kiedy otrzymamy drugą liczbę, że nie jest to potrzebne. Więc tak, ten wynik na razie zostawmy. 6 czwartych godziny. Jeżeli wiecie już, że godzina podzielona na 4 to tak zwany kwadrans, czyli 15 minut, bo pełna godzina ma 60 minut, to 6 czwartych możemy powiedzieć, że jest to 6 kwadransów. Ok, sprawdźmy teraz, jak na tym tle wygląda czas pracy Kasi. Kasia pracowała przez 1 czwartą godziny dziennie przez kolejne 6 dni. 1 czwarta razy 6 i tak samo jak poprzednio, takie mnożenie oznacza 1 czwartą pierwszego dnia, 1 czwartą drugiego dnia, 1 czwartą trzeciego dnia, 1 czwartą czwartego dnia, 1 czwartą piątego dnia i 1 czwartą szóstego dnia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 razy Kasia poświęciła na pracę nad projektem 1 czwartą godziny. 1 czwartą godziny, czyli kwadrans. Czyli razem poświęciła 6 czwartych godziny. Wiemy już, ile czasu każde z nich poświęciło na pracę nad projektem. Porównajmy teraz te liczby. Chcemy wiedzieć, kto poświęcił więcej czasu: 6 czwartych godziny i 6 czwartych godziny. Która liczba jest większa? Oczywiście żadna z tych liczb nie jest większa, bo te liczby są równe. Robert i Kasia poświęcili tyle samo czasu na pracę nad projektem. Różnica jest tylko taka, że Robert pracował dłużej w ciągu dnia, dzień pracy Roberta był dłuższy, 3 4 godziny codziennie, a Kasia dziennie pracowała tylko 1 czwartą godziny. Ale Kasia na projekt poświęciła więcej dni, bo aż 6, a Robert tylko 2. Efekt jest taki, że czas poświęcony przez Roberta był taki sam jak czas poświęcony przez Kasię. Jeszcze na koniec zauważcie, że to zadanie można rozwiązać jednym szybkim ruchem, trochę bardziej intuicyjnie niż arytmetycznie. W obydwu przypadkach operujemy tymi samymi częściami godziny. Czwartymi częściami godziny. Tu są czwarte i tu są czwarte. U Roberta mamy 3 razy 2, czwartych, a u Kasi 1 razy 6, też czwartych. Co na jedno wychodzi. Czyli poświęcili tyle samo czasu.